rakiety. W stolowym rumaku otwiera się kłas i widać czerwone berety. W stolowym rumaku otwiera się kłas i widać czerwone berety. 307 chłopców zdobywców przez tworzy od słońca spalonej w twarze. Czerwony berecik za pasem filusz, ci chłopcy to spadochroniarze. Czerwony berecik za pasem filusz, ci chłopcy to spadochroniarze. Przeskakać nam trzeba nie bajka, no cóż, na pasach aeny czekają. Zabieraj więc bracie spadochron i nóż, koledzy w samolot wsiadają. Czekają dziewczyny i każda swą radość wyraża. Jak dobrze zrobiła, że sobie wybrała za chłopca spadochroniarza. Jak dobrze zrobiła, że sobie wybrała za chłopca spadochroniarza. Uno.
Już od dawna jest tak, że dzień kobiet najlepiej się bawią panowie. A gdzie lepsza zabawa, jak nie z karabinem, w mundurze, czy facet ma 5 lat, 20 czy 50, zawsze go to kręci. Myślę, że to było widać dzisiaj. Ale bez względu na to, czy jesteśmy w mundurach wojskowych, czy jesteśmy w cygańskim przebraniu góralskim, czy operowym, zawsze chcemy w tym dniu wywołać uśmiech na waszych twarzach. Jeżeli chociaż trochę się udało, to jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi. I życzymy wam, żeby ten uśmiech towarzyszył wam jak najdłużej, przez wszystkie dni tego roku i początek następnego, aż do 8 marca 2021, a wtedy znowu się tu spotkamy. Obiecujemy. Bardzo nam się podoba ta robota, naprawdę. Szanowni panowie, chcielibyśmy w imieniu zebranych tutaj par śpiewająco podziękować za wasz wspaniały występ i że zawsze o nas pamiętacie. Nasz zespół nie dojechał. Proponujemy bliżej. Mężczyzna nie musi być piękny, wystarczy, że ma w sobie coś. Wystarczy, że czasem zamruczy coś basem, z was kolego ciekawy jest gość. Chłopcy mają kompleksy, oblegają leweksy, tu szampony, kupują tam kremy. To bez sensu metoda, krem urody nie doda, zresztą po co uroda, gdy wiemy. Mężczyzna nie musi być piękny, wystarczy, że zgrabny ma kup. Gdy w kuchni się krząta, czy sprząta po kątach, to zawsze roboty jest brud. Baba pudrem się przytrze, wie, że baby są brzydsze, więc nie może wyjść na dół tak sobie. Chłopak nawet wprost zwany jest ogólnie staranny, estetyczny nie tylko w sobotę. Mężczyzna nie musi być piękny, wystarczy, że wdzięczny ma gest. Gdy głos ma milusi być piękny, nie musi, chociaż wcale nie szkodzi, gdy jest. Chociaż wcale nie szkodzi, gdy jest. Gdy głos ma milusi być piękny, nie musi, chociaż wcale nie przeszkadza, gdy jest. No cóż, przy takim programie artystycznym, jaki przygotowali nam panowie, no to tak trochę słabo, nie? Ale tak to już jest. I to w sumie chyba od samego stworzenia. Jak Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, to tak sobie spojrzał na mężczyznę. Ty nie musisz być piękny, a na kobietę, dobra, ty będziesz się malować. Dziękujemy wam serdecznie, panowie, za to, że chce wam się to robić, za zaangażowanie, za poświęcony czas, bo nie da się ukryć, że czasu trzeba sporo na to poświęcić. Za dwa dni święto wasze, święto mężczyzny. My w tym miejscu przygotowałyśmy coś takiego małego dla was, również razem z podziękowaniem, z serdecznymi życzeniami, żebyście zawsze nam sprawiali tyle radości, żebyście zawsze byli dla nas oparciem, silnym ramieniem. Dziękujemy i liczymy, że w przyszłym roku również nas zaskoczycie pozytywnie. Dziękuję. Dziękujemy.